15 lutego na zakończenie zajęć organizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim w ramach akcji Ferie odbyło się spotkanie z książką. Tego dnia dzieci odwiedziła starszy bibliotekarz Dorota Paśniewska, która zabrała je w magiczną podróż do świata literatury. Zajęcia literacko-plastyczne przyciągnęły sporą grupę dzieci, którym książki nie są obce, a czytanie to dla nich wielka przyjemność. Tym razem najmłodsi czytelnicy spotkali się z nietypowymi, wyjątkowymi książkami. Dzisiejsze spotkanie z książką jest poświęcone książce 3D. Polega ono na tym, że z Biblioteki Publicznej w Czynczanach zostały przyniesione książki o psach, o postaciach mitologicznych. I wyjątkowa pozycja jest to Dorota z Krainy Oz, pana Roberta Sadyby, który się specjalizuje w tego typu książkach. Co jest atutem książek 3D? Atutem książek 3D jest to, że one są ciekawą ofertą dla dzieci, że są w środku postacie, są książki też, które wydają dźwięki, piszczą, świszczą. I są również w kopertach ukryte zagadki, które dzieci pasjonują i rozwijają ich wiedzę. I nawet te osoby, które niespecjalnie lubią książki, to tutaj na pewno będą zaciekawione. Książki są cudownym źródłem wiedzy, ale i rozrywki. Te trójwymiarowe budzą ciekawość i przede wszystkim zachęcają do sięgania po tradycyjne. Te książki są niejako dodatkiem do książek tradycyjnych. Są po to, aby przykuć uwagę i później sięgnąć już po bardziej literaturę specjalistyczną. To jest forma zabawy. Ale samo to, że tak jak wspomniałam wcześniej, pan Sadyba się tym pasjonuje, człowiek, który jest architektem, więc świadczy o tym, że w każdym z nas drzemie taka żyłka racjonalizatora i to są książki w pewnym stopniu zabawki, czyli one uczą mimochodem. Tego typu książki przynoszą dzieciom również ogromną radość i rozwijają ich wyobraźnię. Dodatkowe elementy znajdujące się obok treści fascynują i są przez nie dokładnie analizowane. Jest to książka Dorota z Krainy Oz, która została wydana z okazji stulecia napisania tej książki. Jest to bardzo ładna pozycja. Proszę spojrzeć. Już na pierwszej stronie jest huragan, który się obraca w ten sposób i domek Doroty. I atutem tej książki są kieszonki. I można sobie popatrzeć, kiedy się porusza tą książką, to ta książka żyje, jest przestrzenna. Nie ma za dużo kartek, jest raptem 6 kartek po to, żeby się skupić na treści książek, ponieważ za pomocą tych kart można bardzo dużo przedstawić. Tu mamy dom Doroty, który wylądował w Krainie Manczykinów i wszystko jest kolorowe, barwne i przestrzenne. Jest to książka wydana w języku angielskim i to też pomaga w rozwijaniu znajomości języka. Momencik. Tu mamy pole pełne maków. Tu jest też kieszonka, gdzie są kolejne postacie, które występują w tej książce. Na kolejnej stronie mamy piękny zamek Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Tutaj dodatkowo w tej kieszonce są zielone okulary i dziecko może spojrzeć na ten świat tak, jak on właśnie wygląda w tej książce. I wreszcie docieramy do zamku. Tutaj też można popatrzeć na kolejne postacie. To wszystko jest bardzo żywe. I tutaj mamy wreszcie balon, którym czarnoksiężnik wyruszył do swojego miejsca, gdzie mieszkał. O, proszę zobaczyć. Jest to naprawdę piękne, kolorowe. W trakcie spotkania z książką dzieci nie tylko przeglądały trójwymiarowe bajki i słuchały opowieści literackich, ale również tworzyły prace plastyczne. Z pewnością były to zajęcia twórcze, wymagające skupienia, staranności i kreatywności, dające uczestnikom mnóstwo satysfakcji.